to debiut również Beaty Dzianowicz jako takiego dużego filmu fabularnego, kinowego. Jak układała się wasza współpraca? Beata Dzianowicz faktycznie, to jest jej pierwszy film. Jak tylko dostałam scenariusz i go przeczytałam, to w ogóle, który też jest napisany przez Beatę Dzianowicz, byłam naprawdę, wkręciłam się potwornie w ten scenariusz do tego stopnia, że po pierwsze nie mogłam się od niego oderwać, a w momencie, kiedy mi mąż przerwał czytanie, to na niego nawrzeszczałam. Nie odzywał się do mnie potem przez jakiś czas, ale niemniej jednak uważałam, że ten scenariusz ma niesamowitą energię, bardzo był ciekawy i stwierdziłam, że to jest tylko kwestia czasu, żeby on faktycznie został wyprodukowany i wydaje mi się, że Beata nie dość, że włożyła całe serce swoje i energię, duszę też na pewno w to włożyła, to wydaje mi się, że to będzie miało ogromny sukces. Czy to jest takie kino, w którym widzisz siebie również jako aktorkę? W takich właśnie produkcjach chciałabyś grać? Chciałabym grać również w produkcjach kryminalnych. To jest oczywiste, to jest bardzo ciekawe. W ogóle postać Justy jest dla mnie niesamowita i mam nadzieję, że będę miała kiedyś przyjemność grać w tego typu filmach.